Jak wspominam początki, no ja tutaj grałem w drugoligowym zespole MKS, połączył się z AZS-em Lublin i graliśmy w drugiej lidze, no a że ojciec był w Świdniku, więc mi było bliżej jeszcze, tym bardziej, że za mną szedł młodszy brat i w trójkę znaleźliśmy się w Świdniku no i tam próbowaliśmy, no i tak jak historia wskazuje, krok po kroku, rok po roku robiliśmy postępy z całą drużyną. 17, Zajcew, ręce Wójtowicza, 13, coś nieprawdopodobnego, spokojnie proszę Państwa. Jest 10 punktów minimum, aby wygrać mecz. Wójtowicz, na wspaniałej fali Polacy. Punktowa przewaga to dużo, ale nieraz zespoły przegrywały, ale Polsce się to nie zdarzyło dawno, no zobaczymy. Atak Wójtowicza, Tomka Wójtowicza za Świdnik. Oto on. Dla Polaków. To niewiarygodne. Bezbol, uwaga, Czernyszow. I aut! Aut, nie było bloku. Taki taniec, taki obrazek. To widzieliśmy. No tak, rzeczywiście to prawda i z racji wieku mógłbym być jego synem, tak naprawdę zresztą Robert jest tam ode mnie chyba rok czy 2 lata młodszy. Natomiast Tomek traktował mnie od samego początku naszej znajomości jako swojego dobrego kolegę, co sobie bardzo ceniłem, cenię do dzisiaj. Fantastycznie wspominam ten czas i nie ukrywam, że bardzo mi Tomka brakuje, bo uwielbiałem z nim rozmawiać nie tylko o siatkówce, bo on był takim moim starszym kolegą, ale też fantastycznym przewodnikiem po tym sportowym życiu. Poznałem wiele fantastycznych historii, poznałem całą rodzinę Tomka. Poznałem parę siatkarskich zwyczajów, o których się na co dzień nie mówi. I wchodząc rok temu do hali, kiedy już Tomka nie było na turnieju, w tym roku także pierwsze co zrobiłem, podszedłem do tego miejsca z tym pustym fotelem, z portretem Tomka. Ja mówię, że to jest hotel pusty, ale pełny wspaniałych, fantastycznych siatkarskich wspomnień, kapitalnego siatkarza, ale przede wszystkim fantastycznego człowieka. Ja nie mogę do dzisiaj przeboleć tego, że Tomka z nami nie ma. Wiem, że takie jest życie. Walczył do ostatniego dnia z chorobą. Walczył dzielnie, fantastycznie jak na boisku. No ale cóż, musimy szanować to, co się wydarzyło, jego pamięć. Absolutnie będziemy to robili do samego końca. Jesteśmy tu i będziemy zawsze. Troszeczkę nostalgicznie nam się zrobiło, chyba jeszcze pogłębię to pytanie. Tomek na pewno byłby dumny z naszych srebrnych medalistów olimpijskich, że ta presja w końcu zdobycia medalu, osiągnięcia tego fantastycznego wyniku naszych zawodników z kadry, to jest fenomenalne. No ja właśnie jestem bardzo ciekawy, co on by powiedział na ten temat, bo on za bardzo wylewny w swoich komentarzach nie był, natomiast był bardzo konkretny. Ja miałem z nim taką przygodę, że kiedyś komentując wspólnie mecz, wygłosiłem taką dość długą tyradę na temat możliwości sportowych pewnego zawodnika, który stał w kwadracie dla rezerwowych. Tomek na mnie spojrzał, odchrząknął w swoim stylu i powiedział: słuchaj, jak byłby w formie, to wygrał. Natomiast nie ulega faktu to, o czym mówił zawsze i jego koledzy, którzy tutaj są, Edward Skorek, Rysiek Bosek, koledzy ze Złotej Drużyny, że turniej na Igrzyskach Olimpijskich jest najtrudniejszym turniejem do zagrania, bo tam nikt nie przyjeżdża odebrać medali, jest szansa wywalczyć. No i tak to było w tym roku, mimo tych wszystkich przeciwności. Wydaje mi się, że musimy bardzo docenić ten srebrny medal i go szanować, choć wiem, że u samych zawodników też poczucie małego niedosytu jest i bardzo dobrze w kontekście następnych igrzysk. Z tego się cieszymy, oczywiście trzymamy za nich kciuki, dowiemy się, co będzie za 4 lata. Jeszcze chciałbym wrócić do Tomka Wójtowicza. Powiedz mi, czy pamiętasz pierwszy raz, kiedy zasiadłeś obok niego, a raczej on obok ciebie, założyliście słuchawki, no
właśnie, jak to było? No to było dokładnie, bo zaczynaliśmy pracę w Polsacie Sport tego samego dnia podczas tej samej transmisji. To był mecz Joker Piła z Gra Bełchatów, tam się poznaliśmy. Później pojechaliśmy na inne spotkanie, przenocowaliśmy w hotelu, tam naprawialiśmy polski sport, była okazja trochę lepiej się poznać. Tam Tomek zaproponował, żebyśmy do siebie mówili po imieniu. Tak się nasza przygoda zaczęła. Z tego meczu przyznam szczerze, niewiele pamiętam, bo to było bardzo, bardzo dawno temu. Natomiast no, tam to wszystko się zaczęło i trwało parędziesiąt dobrych lat. I jeszcze raz to powiem, szkoda, że się skończyło. Mamy nadzieję, że Tomasz patrzy na nas tam z góry, że on patrzy, widzi, uśmiecha się w ten taki delikatny dla siebie sposób. No pewnie tak, natomiast zawsze marzył o tym, żeby mieć turniej tutaj w Lublinie, bo to jeszcze były te czasy, kiedy Bogdanka Lub nie była topowym zespołem plus ligi, dopiero się ta siatkówka w Lublinie budowała. On bardzo chciał, żeby siatkówka na najwyższym poziomie tutaj w tym mieście zaistniała. On się bardzo utożsamiał z tym miastem. Przy każdej okazji, jeżeli wypowiadał się, to ten Lublin gdzieś tam w tle się pojawiał i to było piękne też. Myślę, że byłby dumny z tego faktu, że taki turniej tutaj mamy przyjemność oglądać, wspólnie przeżywać go. Jeszcze w takim anturażu, przy fantastycznej publiczności, w kapitalnej atmosferze, z tą koszulką podwieszoną tutaj pod sufitem hali Tomka imienia zresztą. Kapitalnie to wygląda, myślę, że byłby bardzo zadowolony. Dziękuję Ci, Marku, i życzymy samych sukcesów w tym nadchodzącym sezonie. Pozdrawiamy wszystkich kibiców z Lublina serdecznie. Tylko pozytywnych emocji życzę i co, spełnienia marzeń sportowych, nie tylko. Dziękujemy. Dzięki. Kamil, witamy Cię bardzo gorąco. Przede wszystkim takie gratulujemy. Wiadomo czego, srebra Igrzysk Olimpijskich. Ogromne gratulacje od klubu kibica i od całego Lublina. Dziękuję bardzo, bardzo mi miło. Cieszę się, że mamy okazję tutaj wziąć udział w tym turnieju. Dobrze przygotowany. Super, jak zawsze, kibice dopisali, klub kibica fajnie dopingował waszą drużynę. My tam gdzieś mieliśmy też swoich ukrytych kibiców i naprawdę fajne spotkanie i czekamy na jutro. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale akurat tobie kibice z Lublina też czasami kibicowali, nie zawsze. Tak, słyszałem, bardzo dziękuję, to bardzo miłe. I mam nadzieję, że jutro, jak już nie będziemy grać przeciwko sobie, to też będziecie nas wspierać. Powiedz mi, te pierwszy czas po olimpiadzie, miałeś czas odpocząć? To znaczy, gdzieś tam fizycznie wiadomo, nie trenowałem. Od czasu do czasu poszedłem na jakąś siłownię, ale większość czasu poświęciłem na, jak ja to nazywam, pielgrzymce po rodzinie. Bo no jednak 3 tygodnie poza domem, wracając z takiego turnieju z takim wielkim sukcesem dla polskiej siatkówki, no nie wypadało gdzieś tam się podzielić tą tym wielkim sukcesem z najbliższymi w mojej rodzinie. Także praktycznie przez 10 dni, dzień po dniu jechałem do kogoś z rodziny najbliższej posiedzieć, wypić kawę, pokazać medal, opowiedzieć troszeczkę, jak to wyglądało od środka, cały ten turniej. Dzięki wielkie za podzielenie się tą informacją. Czy zaprezentujesz nam ten oryginalny tatuaż, który wylądował na twojej ręce? Nie planowałem tego, ale razem z Pawłem Zatorskim. Początkowo miałem tylko się przypatrywać, a finalnie się skończyło tak i mi się podoba. Dziękuję Ci bardzo, życzymy wszystkiego dobrego również we Włoszech i pamiętamy o Tobie, Kamil. Wszystkiego dobrego. Dziękuję. Przed mikrofonem
debiutant w Lublinie Kevin Sasak. Kevin, ostatnio rozmawialiśmy, że grałeś w żółto-czarnych barwach, ale to była walka o piąte miejsce. Witamy w Lublinie. Dzień dobry, cześć. Na którym Tomek siedział. Powiedz mi, dzisiaj zagrałeś praktycznie cały mecz. Jak twoja dyspozycja, jak się czujesz? Czułem się dobrze. Szkoda, że wynik nie jest korzystny dla nas, ale brawa dla gości. Byliśmy dzisiaj bardzo gościnni, najwyraźniej. Mam nadzieję, że jeszcze ten przyszły tydzień trochę pomoże nam podszlifować naszą formę, żeby być w pełni gotowym na rozgrywki później. I wszyscy, czy jesteście teraz w ciężkim treningu, bo to czasami widać, zwłaszcza w elemencie zagrywki. Myślę, że już powoli schodzimy z tych ciężarów, żeby przygotować się do sezonu, aczkolwiek nie chciałbym też zrzucać winy na przygotowanie siłowni czy cokolwiek. Wierzę w to, co robi nasz sztab, także mam nadzieję, że ta forma przyjdzie i do sezonu będziemy gotowi. Pierwszy raz, kiedy miałeś okazję grać w tym turnieju, czy jesteś zaskoczony, że hala wypełniła się praktycznie w całości? Nie jestem zaskoczony, ponieważ tak w kuluarach się mówiło, że będzie dzisiaj pełno i głośno ludzi. Bardzo mnie to cieszy. Nie mogę się doczekać startu sezonu, bo przy takim dopingu to pozostaje nam tylko i wyłącznie grać dobrze. Tego wam życzymy i życzymy wam przede wszystkim zdrowia, żeby go nie zabrakło w trakcie sezonu, a my na pewno będziemy wam kibicować. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dziękuję. Gra się naprawdę fantastycznie przy takiej publiczności i no ja chyba dalej mam takie, te emocje jeszcze we mnie buzują. Naprawdę coś niesamowitego, także bardzo się cieszę. Czy to oznacza, że troszeczkę onieśmieliliśmy Ciebie? Nie, wręcz przeciwnie, bardzo nakręciliście mnie. No i naprawdę gra się fantastycznie przy takiej publiczności, także naprawdę jeszcze go zazdroszczę w Dublinie. Miałeś okazję być praktycznie od początku przygotowań zespołu. Powiedz, na jakim etapie jest w tym momencie drużyna? No jak wiadomo, za tydzień już startuje liga, już powoli drużyna musi nabierać tej świeżości. Troszkę zeszliśmy z obciążeń i musimy po prostu się przygotować, aby prezentować jak najlepszą siatkówkę już właśnie za tydzień. Czy to znaczy, że zobaczymy fruwającego Maćka w następnym meczu w Zawierciu? Kto wie, może tak, może nie, zobaczymy. Nie no, ale tak śmiechem mówiąc, to na pewno będziemy bardzo dobrze przygotowani, przygotujemy się najlepiej jak możemy. No i damy się wszystko, aby wygrać ten mecz w Zawierciu. Powiedz mi, jesteś nową osobą w Lublinie. Czy coś zaskoczyło Cię, jeżeli chodzi o miasto, jeżeli chodzi o to wszystko, tą nową rzeczywistość, którą widzisz tutaj w Lublinie? Może nie, że zaskoczyło, ale naprawdę fantastycznie się tu czuję i po prostu to, że to miasto, te ludzie pokazali mi, że naprawdę jacy oni są mili, jacy oni są fantastyczni, no to naprawdę aż się ciepło robi na sercu, dlatego no może to nie jest zaskoczenie, ale naprawdę coś pięknego tutaj być. Super, bardzo Ci dziękujemy, życzymy Ci przede wszystkim i Tobie i całej drużynie zdrowia, bo tego chyba najbardziej chcemy w tym sezonie. Oczywiście, życzcie nam dużo zdrowia, a reszta na pewno sama przyjdzie. Dzięki wielkie. Dziękujemy.